masz ten dostojny krok. Ty masz ten dostojny krok. Siema. Siema, byczku. Co tam? Wyspany? Tak? Pokaż no się, jaki ty jesteś piękniusi, co? Ogon w górę. Ale dzisiaj to będzie zupełnie inna petarda, Stefcio. Siemandero, czarne kciuki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adiwaj Herowo. Dzisiaj, jak widzicie, po cywilnemu. Bo to nie będą dzisiaj wykopki. I tu już część widzów może powiedzieć, łe, ble, to nie będziemy oglądać. A ci, co będą oglądać, to zapraszam do dania łapki od razu na samym początku. Ci, co jeszcze nie subskrybują, do włączenia subskrypcji, bo dzisiaj będzie naprawdę fajna akcja. To jest kolejny film z typu akcja-reakcja. Jedziemy zrobić fajną rzecz. I każdemu, kto interesuje się historią, a w szczególności historią września 1939 roku i naszego rejonu, na pewno się spodoba. Także życzę miłego seansu. Ja za chwilę jestem na miejscu. Jeszcze kawałeczek. I lecimy z tematem. Historia jednej blaszki. I tak to właśnie będzie wyglądało na tym filmie. Historia jednej blaszki. A znajdujemy się w świetlicy. W świetlicy w Dębogórzu z Sebastianem. Witam serdecznie. Który jest wielkim pasjonatem historii. I to historii nie byle jakiej, bo historii września 1939 roku. I historii obrony Wybrzeża, w szczególności rejonu tutaj Kępy Oksyskie i przedpola Kępy Oksyskie, czyli Wejherowo, Rumia, Reda, Sopieszyno i inne okoliczne miejscowości. No i właśnie. A czemu się tu znajdujemy? Bo będąc sobie na spacerze, na rowerku, zaczepił mnie jeden z widzów, który przekazał mi dość nietypową, ciekawą, fajną rzecz. I od razu do głowy wpadł mi Sebastian, żeby tu się z tą rzeczą zjawić. A czemu? To zaraz zobaczycie. Zobaczcie, co tu jest. Co tu jest. A dlaczego Sebastian? Bo Sebastian jest twórcą projektu... Twórcą projektu Wybrzeże39.pl. To był projekt, pomysł na taką mobilną wystawę opowiadanie historii obrony Wybrzeża po całej Polsce. A w tej chwili mogę tylko tyle powiedzieć, że przeradza się to już w projekt czegoś większego, czyli muzeum. I mam nadzieję, że w przyszłym roku we współpracy z razem z gminą Kosakowo takie muzeum zostanie otwarte, ponieważ gmina dostała już dofinansowanie na remont dworku w Mostach i całe piwnice mają być właśnie przeznaczone na muzeum poświęcone historii obrony Kępy Oksyskiej. No ja widziałem gdzieś tam na ten twój mobilny samochód z tymi wszystkimi fantami, tak to nazwijmy. Artefaktami. Tu jest tylko część, którą Sebastian zabrał do świetlicy, żeby wam pokazać, jak to wygląda, i są naprawdę mega ciekawostki. Ten Citroen będzie rekonstruowany. Citroen już jest rekonstruowany i tak mam nadzieję, że w przyszłym roku właśnie na otwarcie muzeum będę mógł już coś pokazać. Może samochód jeszcze nie będzie jeździł, ten Citroen, ale już będzie stał przed muzeum. Trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny polski samochód o napędzie, nazwijmy to gąsienicowym, jedyny polski pojazd, który brał udział w obronie Kępy Oksywskiej. Innego nie było. I mam nadzieję, że taki właśnie wróci na Oksywie w ciągu 2 lat. A w przyszłym roku już go na otwarcie muzeum zamierzam tutaj pokazać to, co udało mi się odbudować. Skrzyneczki. Skrzyneczka to jest jeden z ostatnich tutaj darów od moich, powiedzmy, sympatyków i ludzi mnie wspierających. Jest to skrzyneczka, polska skrzyneczka z 1939 roku, przeznaczona na zapalniki wzór 35 do polskiego granatnika. Ona ma jakieś sygnowanie? I to jeszcze tutaj widać reski sygnowa. Kurka. No, 1935 rok, faktycznie. W tej chwili powiem tylko tyle, że mam już skrzyneczkę po drugim morskim pułku strzelców, mam też skrzyneczkę po pierwszym morskim pułku strzelców. Kolejnym ciekawym takim artefaktem jest lornetka. Lornetka znaleziona na Oksywiu, polska lornetka. I co taka ciekawostka z nią związana, to ten, który ją odnalazł, starł polskie napisy, bo stwierdził, że rzecz niemiecka będzie droższa. Mylił się. O, to fajne. Co niemieckie, to lepsze. Tak, na tej zasadzie. Tylko jak proszki i czekolady. Wcale nieprawda. Wcale nieprawda. Czemu wam to pokazujemy? Bo na pewno dużo osób, które to obejrzy, też gdzieś tam w swoich czeluściach, strychach, walizkach, piwnicach mogą posiadać takie pamiątki związane z obroną Wybrzeża 1939 roku. Jeżeli
byście na przykład chcieli przekazać to, żeby gdzieś dla potomnych, żeby później ktoś z młodszego pokolenia, z młodszych widzów mógł na żywo zobaczyć tak fajne rzeczy, jakie tu teraz wy możecie oglądać, to zapraszam serdecznie do kontaktu z Sebastianem. Wrzucam wam w opisie link do strony na Facebooku Wybrzeże 1939. Tam możecie się kontaktować z Sebastianem i jak najbardziej przez Messengera pytać się, przekazywać informacje. Jeżeli będziecie chcieli przekazać jakieś fanty, to naprawdę wielki szacunek. Pomagam także w odtworzeniu losów żołnierzy, którzy tutaj walczyli. Więc jeżeli macie jakiegoś przodka, który walczył w Kępie Oksyskiej, a nie wiecie, gdzie walczył, gdzie były jego stanowiska bojowe, odezwijcie się także. Może uda mi się wskazać, tak jak już niejednemu to zrobiłem, tak, miejsce walki jego przodka. No właśnie, odnośnie przodków, bo do tego fantu to za chwilę sobie wrócimy, zostawimy to jako taką wisienkę na torcie. Widzicie, są nieśmiertelniki. Tutaj gablotka również z losami żołnierza. I tu jak mi opowiadałeś o tym nieśmiertelniku pana Koprowskiego Michała. Pan nieśmiertelnik pana Koprowskiego Michała został odnaleziony 20 czy 25 lat temu na Kępie Oksyskiej. Pozyskałem ten nieśmiertelnik też już kilka lat temu od znalazcy. Natomiast udało się ustalić pełne losy pana Koprowskiego tutaj. I mogę powiedzieć, że to tak jedna z ciekawszych historii, bo do tej pory o tym epizodzie życia pana Koprowskiego nie wiedział nikt, że walczył na Kępie Oksyskiej, bo pan Koprowski urodził się w roku 1885, więc był tym osobą, powiedzmy, już dosyć wiekową, 39. Natomiast co udało się ustalić? Udało się ustalić to, że pan Koprowski mieszkał w Zblewie, miał tam swoją restaurację i co najważniejsze, był zaangażowanym Polakiem. W 20 roku nasz stał na czele Straży Ludowej, witał pana generała Halera, wkraczającego do Zblewa jego oddziały, chodził z księdzem Wyrczą do jednej klasy. Następnie w 1939 bronił Kępy Oksyskiej, a w 1944 znalazł się w Szczudchowie. A to znowu wskazuje, że pan Koprowski prawdopodobnie działał jeszcze w Gryfie Pomorskim, więc naprawdę bardzo ciekawa historia. Niestety nie udało się odnaleźć tutaj już rodziny współczesnej pana Koprowskiego. Prawdopodobnie linia na tutaj tej rodziny na panu Koprowskim zakończyła się. Tutaj zwracałem się do Urzędu Gminy w Zdebie o pomoc. Niestety nie udało się tej rodziny odnaleźć. No mega historia, naprawdę mega historia i te pamiątki. Tu jest jeszcze bardzo też ciekawa pamiątka, może trochę niepozorna, no bo oryginał trzymam w domu, a to jest gablota wystawiennicza. Jest to pamiętnik jednego żołnierzy, obrońców Kępy Oksyskiej, który służył w Morskim Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w 3 Baterii na Grabówku i właśnie rodzina przekazała mi ten pamiętnik razem ze zdjęciami. Generalnie pamiętnik został spisany w grudniu 1939, rozpoczęty został spisany już w obozie jenieckim, ale jest piękna, ciekawa tutaj historia, która uzupełnia pełne losy człowieka. No to aż ciary się robią. Naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Widząc ten charakter pisma, ja mam coś w domu takiego samego, tylko spisana historia z mojego dziadka, który no służył, wiadomo, jak Kaszubi po drugiej stronie został wcielony. Ale są też obrońcy tacy, co walczyli po jednej i po drugiej stronie. Aha. To jest całkowicie naturalne. Tak, najpierw w 1939 bronił tej Kępy Oksyskiej, a potem, kiedy losy chciały inaczej, służył w Wehrmachcie. No też. Właśnie, no tak, ale takie losy Kaszubów i każdy, kto zna historię, nie wiem, zarzucają, że Niemcy, nie, że Wehrmachty, wcale nie, to była wojna. Tylko centralnej i wschodniej Polski nie rozumieją tego. A, no właśnie, to była tutaj wojna. Tutaj na przykład po drugiej stronie stawu mieszkała rodzina Kaszubów, rodzina Kaleta i grób jednego właśnie z tej rodziny, Kaleta, znajduje się w Normandii. Walczył Maczka, a wcześniej był też w Wehrmachcie. Niezbadane są losy ludzkie, no niestety. No dobra, to wracając do sedna sprawy i meritum naszego spotkania. Poproszę ciebie, bo ja to tak wziąłem, żeby to się nie poniszczyło. Taki oto nieśmiertelnik. Mega fajny stan, przekazany przez widza, żeby znalazł się tutaj. I mam nadzieję... Ja dziękuję bardzo. Nie ma za co, nie ma za co. Mam nadzieję, że uda się ustalić dokładne losy człowieka, który nosił ten nieśmiertelnik. Dzięki też za wskazówki, które tutaj przekazałeś, które ułatwią. No takie informacje uzyskałem w przybliżeniu, to też nie można liczyć, bo ten pan tak też nie mógł dokładnie określić, że to gdzieś tam też leżało ileś lat u niego. W którym został znaleziony. Wiemy prawdopodobnie, gdzie jest pochowany właściciel tego, więc teraz musimy tylko dojść do rodziny
i ustalić, czy to jest na pewno ten człowiek. Niestety jest jeden mały minus, tutaj tego nie pokażemy, ale nazwisko bardzo popularne, ale typowo kaszubskie. Typowo kaszubskie, nie? No właśnie. Dobra, w tobie cała nadzieja, dziękuję, że to ustalisz. Super. Do zobaczenia w muzeum. Nie, na pewno się zobaczymy, na pewno się zobaczymy i to nie jest nasze pierwsze i nie ostatnie spotkanie. Ja będę wam relacjonował, jeżeli tylko będzie możliwość, wszystkie poczynania i pokażemy. Mam nadzieję, całą tą ekspozycję, która zostanie już niedługo wystawiona w Kosakowie, tak? W Mostach, dokładnie. W Mostach. Na terenie gminy Kosakowo. W pięknym dworku, który się tam znajduje na końcu pięknej, przepięknej Alei Lipowej, w klimatycznych podziemiach. No i petarda. Dobra. Pewnie wszyscy czekają już na tą wisienkę na torcie. Tutaj jest też kilka nieśmiertelników, które udało się czy nie udało się zidentyfikować? Niestety tych nieśmiertelników, jeden jest tutaj, to są połówki, jedna połówka jest pusta, dwie są z nazwiskami, ale niestety też nie udało się jeszcze odnaleźć. Tym bardziej, że w wypadku jednej połówek nazwisko jest też kaszubskie i to jest bardzo, bardzo popularne. Okej. No to dobra, jedziemy z tematem, jedziemy, bo wszyscy tu czekają na pewno i tak piękny okaz to jest, ojej. Jest to polski wis wyprodukowany w 1939 roku o dosyć ciekawej historii. Wis niestety pozbawiony jest cech użytkowych, ma bicia CLK, jest to typ, ale do celów tych wystawniczych wystarcza. Tyle tylko mogę zdradzić, że ten wis wyróżnia się jedną rzeczą. Otóż ten wis grał w filmie. Grał w filmie. Tak? Tak, ten wis grał w filmie, w filmie Miasto 44. Był jednym z nazwijmy bohaterów tego filmu. Była nawet scena przygotowana, kiedy aktorzy przekazywali też ten pistolet między sobą, tłumaczyli też skąd ten wis się wziął w ich rękach, tak dalej, tak dalej. Niestety ta scena nie weszła finałowo do filmu, ale jeżeli ktoś oglądał Miasto 44, to pod koniec filmu główny bohater trzyma pistolet w ustach. To jest właśnie ten pistolet. O kurde. To jest właśnie ten pistolet i powiem tak. Mega historia. Mega historia jest też taka, rok czasu nie mogłem doczyścić tego pistoletu po ślinie. Więc jeżeli widzicie gdzieś zabytek, to nie bierzcie go do ust. Starajcie się nie dotykać, bo to wszystko ma wpływ na jego kondycję. A mogę zapytać o jedną rzecz? Na potrzeby filmu odpowiadam. No, ale jedna rzecz mnie tu interesuje, bo to jest polski pistolet i na pewno większość z was zauważyła. A nie, to ja myślałem, że to jest... Jest gapa. Aha, no jest, Jest gapa. No i właśnie, i to mnie interesuje. Właśnie dlatego powiedziałem na potrzeby filmów. Historia ma być taka, że to jest polski wis przejęty przez Niemców i zdobyty przez polskie podziemie. Tak, która powiedziała na filmie. No niestety z tego względu trzeba było, powiedzmy, nanieść delikatnie tą gapę. Aha, czyli to już jest takie fejkowe AliExpress. Takie fejkowe, takie. Jest to takie AliExpress, takie troszeczkę wtórne, ale dzięki temu ten wis jest w moich zbiorach. No to dobrze. Fajnie, że udało się. Wis jest cały oryginalny, ma oryginalne okładki. Za jednym wyjątkiem lufa jest niestety tutaj. No to wiadomiks, no. No fajne rzeczy, historie fajne. To jest replika kabury, ale bardzo stara replika kabury do tego wisa i też fajnie wygląda tutaj. Jeszcze raz zerknijcie. To jest tylko... O Kegresie też. No. To bardzo ciekawe jest to zdjęcie. Zdjęcie zostało zrobione, bardzo ciekawe, ponieważ zdjęcie zostało zrobione na Helu, po kapitulacji Helu, czyli na początku października 1939 roku i przedstawia Kegresy z Morskiej Kompanii Reflektorów Przeciwlotniczych, pluton, który walczył na Helu, ciągnące te reflektory, ale co jest najważniejsze, na tym zdjęciu widać wszystkie polskie pojazdy gąsienicowe, jakie były na Helu w 1939. Tutaj mamy ciągnik C2P, końcóweczkę. I tutaj z tyłu też, jak się dobrze przyjrzeć, widać drugi taki ciągnik. Aha, czyli tak, mamy komplet polskich pojazdów gąsienicowych na Helu w 1939 roku. Nie znam innego takiego zdjęcia. Kochani, to jest tylko naprawdę ułamek tego, co będzie się znajdowało w muzeum, co jest w posiadaniu Sebastiana. Także jeszcze raz, gorący apel do was. Jeżeli posiadacie rzeczy związane z wrześniem 1939 roku, z polską obroną Wybrzeża, a chcielibyście, żeby to naprawdę znalazło się w fachowych rękach, w dobrych rękach i na... żeby to mogły zobaczyć też pokolenia młodych ludzi, którzy będą na pewno odwiedzać to muzeum, gdyż zainteresowanie historią cały czas rośnie, jest ogromnie, bardzo, bardzo duże. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz do kontaktu z Sebastianem. Link do grupy na Facebooku, do strony Wybrzeże 1939. Tam macie wszystkie
dane kontaktowe. Jest tam numer telefonu, jest adres mail. Może nie odpowiadam w ciągu 5-10 minut, ale zawsze na każdą wiadomość, czy to przesłaną drogą e-mailową, czy messengerem, zawsze odpowiem. Albo odzwonię. No i super. Dobra, kończymy. Żegnamy się. Dziękuję bardzo. Naprawdę. Mega fajne spotkanie. Ja aż cały zatrząsa. Tak po kaszewsku można powiedzieć. Naprawdę mega spotkanie. Zerknijcie jeszcze raz. I to wszystko. Jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę, dajcie subskrypcję. I do następnego. Nara.